To jeszcze raz przypomnę, że festiwal Dinotop to impreza, która powstaje przy współpracy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Samorządu Miasta Sędziszów Małopolski. Podpisy właśnie w tym momencie są składane, więc jesteśmy świadkami, no historycznej jakby nie było chwili, no teraz już formalnie porozumienie związane z organizacją kolejnej, czwartej edycji festiwalu Dinotop w Sędziszowie Małopolskim. To porozumienie zostało podpisane, chociaż oczywiście nie będziemy ukrywać, że tak naprawdę przygotowania do samego festiwalu, chociażby pomysły na to, kogo zaprosić, to panie Jurku, chyba już podczas poprzedniej edycji już się pojawiły i ten prawie rok, który upłynął, to był tylko czas takich negocjacji, różnych umów, kontraktów, pomysłów. No ale teraz już wiemy, panowie podpisali dokument, to możemy zapowiadać. Dobrze, najpierw pokażmy podpisy. Chwila dla fotoreporterów. Porozumienie podpisane. Znamy datę 29-30 maja, czyli ostatni weekend maja 2020 roku. To będą te dni, kiedy już te koncerty, bardzo duże koncerty się odbędą, ale to już ja teraz panu oddaję. No to ja na początek może powiem, że bohaterem. Tak bliżej mikrofonu. Bohaterem będzie zespół Dżem. I uczestnicy konkursu zmierzą się z piosenkami Dżemu. Ja się nie zgodzę z prezesem, bo bohaterem tego festiwalu będzie Helena Wondraszkowa. To będzie wisienka na torcie. Oczywiście tak, jak pan prezes powiedział, pan dyrektor, ten festiwal swojego założenia ma łączyć pokolenia i te pokolenia muzyczne łączy. Jest to duża szansa dla młodych artystów, którzy mogą spróbować swoich sił i szans właśnie w tej części konkursowej, ale też młodzi artyści, którzy wystąpią już znani w Polsce, po to, żeby i tych młodych słuchaczy i widzów tego festiwalu przyciągać, zapraszać do słuchania muzyki, czyli Vicky Gabor. To kolejna gwiazda. Dawid Kwiatkowski. Do pierwszego dnia 29 w piątek, tak? No dobrze, drodzy Państwo, to już znamy ten skład najważniejszy, jeszcze gwoli ścisłości, jeszcze raz to powtórzmy, bohaterem będzie zespół Dżem, bo zespół Dżem zarówno pojawi się podczas koncertu, jak i w tym roku rywalizacja w konkursie właśnie dotyczyła będzie utworów tego zespołu. Tak jest, zachęcamy do udziału, szczegóły na stronie www.dinotopfestival.pl. No dobrze, proszę Państwa, to teraz na moment jeszcze raz, tak żeby sobie utrwalić, czwarta edycja festiwalu Dinotop przed nami, 29-30 maja.